Miał być hotel z restauracją na nabrzeżu. Wyszło jednak trochę inaczej. Inwestorom zabrakło pieniędzy i budowa stanęła. Budynek niszczał i stał się ulubionym miejscem spotkań i noclegownią dla osób bezdomnych. Mowa oczywiście o budynku nad jeziorem na ulicy Spichrzowej, który od kilkunastu lat straszył mieszkańców ostródy i turystów. Ten stan właśnie się zmienił. Jest nowy inwestor, który rozebrał stare mury i kończy właśnie porządkowanie terenu. W planach jest powstanie tam nowego hotelu. Kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo, ale przynajmniej miejsce przestało szpecić na brzeże.